Siemaneczko, witam was na wojnie. Znaczy, jestem Trident Die i witam was w kolejnym odcinku z Clash Royale. Pod ostatnim odcinkiem faktycznie zniszczyliście dalej lajkami, jak i też komentarzami, które teraz pozwolę sobie przeczytać. Jako tipy od mistrzów. Daniel Paluch, ale ja mam fan, gdy widzę jak grasz. Tak w ogóle bez odcinek. Dzięki wielkie. Lolo, daj najlepiej jak zbudujesz sam. Wybieraj karty, które lubisz i wiesz jak nimi grać. Słuszna uwaga, jednak powiedziałem na samym początku, że tą serię będę chciał prowadzić wraz właśnie z widzami, gdzie to ich deki będę testował oczywiście w odcinkach. Ale też jak wtrąciłem, najbardziej lajkowany komentarz wchodzi do odcinka. Mateusz Witas. Traj, a ja zauważyłem, że problem siedzi w levelach tych kart. To już do tego doszliśmy przy tym odcinku. Na przykład graj epikami minimum 2, rami rare 4 lub 5, a komonami 6. A o legendach już nie mówię. Też słuszna uwaga. Rudy Gigant. Fajny nick. Polecam ci stronę Deck Shop Pro, jeżeli szukasz dobrych, fajnych deków, ewentualnie TV Royale. Patrzyłem na tą stronę właśnie Spy Deck Shop Pro, w sensie poprzez Spy wyszukuje nam naszą postać i co mamy tak naprawdę z tym do zrobienia. Jednak nie mogę znaleźć, gdzie rzekomo ta strona nam sugeruje deki, które mógłbym użyć na bazie tych, które posiadam. Więc przybliżcie mi chociaż w komentarzach, na czym ta strona polega? Widzę bitwy, widzę karty jakie mamy, jakie levele, deki które użyłem, jak wygląda przebieg moich walk, lecz nie widzę sugerowanych deków. Tak samo TV Royale pokazuje mi graczy, którzy już zagrali swoje walki, jednak czy mam sugerować się ich zestawami kart? Część z tych kart nie posiadam, więc czy jest jakiś sens korzystania nawet z TV Royale? Mr. Kerves. Nie marnuj eliksiru, ponieważ tracisz przewagę nad przeciwnikiem. Stawia jednostki na około 9, a nie 10, prawda. Przy 10 faktycznie tracimy te ułamki sekund, które pozwolą nam na załadowanie kolejnego eliksiru, czy też many, ja nazywam to mana. Bo jakby nie patrzeć, czaru, czy też oczywiście użycia karty, używa się jeżeli się posiada manę. Skąd ten termin? Powiem wam szczerze. Gram dużo w Hearthstone'a i tam mamy manę. Stąd też zapożyczyłem sobie to nazewnictwo. Slow Nook. Pro tip dla ciebie. Jak rzucasz jakąś jednostkę, która ma kontrować jednostkę przeciwnika, która ma atak AOE, wiem co to jest AOE, dużo grałem oczywiście w gry MMO, rzucaj ją dalej od wieży, aby nie traciła HP niepotrzebnie. Mała rzecz, a wygrywają gry. Trener Alduin. Alduin? Anduin jest w Hearthstone. Kiedy idzie Prince z Wiedźmą, to zajmij Wiedźmę mini pekką i potem weź szkieleton armię i minion horde. Troszkę złożone, ale postaram się zapamiętać. Bartkos 20. Jak idzie zestaw Giant, w sensie Gigant i Czarownica, za nim to dobrą opcją jest wykorzystanie Valkyrie za plecami Giganta, żeby zajął się Witch Czarownicą i w tym czasie jakąś jednostkę do tłuczenia Giganta. Słuszna uwaga, będę wykorzystywał, mam nadzieję, że kolejny deck, który wybiorę, będzie zawierał Valkyrie albo Pekkę. Mam nadzieję. Fuzji 140. Trajam taką podpowiedź używając zapa podczas szarży Prince'a, wyłącza ją. Więc jeśli nie masz nic innego do obronienia się, wykorzystaj tego zapa w dobrym momencie. Dzięki Fuzji 140. Bardzo cenna uwaga. Bardzo cenna rada. Kasper Błaszyk. Stawiasz jednostki od razu obok wieży, dzięki czemu przeciwnik z obszarowymi obrażeniami zadaje większe obrażenia. I nie tylko tobie, jednostce, ale też wieży. Będę musiał na to uważać, to jest bardzo cenna uwaga. I teraz bierzemy deck, który był najbardziej lajkowany. Jednak, ten, który zaraz po Piotrze Kamińskim miał najwięcej lajków, w nim albo źle liczę, ale brakuje jednej karty. Mamy Balona, Fireball, Strzałki, Minion Horde, Baby Dragon, Giant Skeleton i Skeleton Army. Brakuje ósmego. Więc jestem zmuszony do wybrania kolejnego deku, z mniejszą ilością lajków. Dolby Krak. Mam 12 arenę. Bardzo mnie to cieszy. Deck wybrany. Nie mam kasy na PR-powanie, tak żeby faktycznie być pewnym, że ta karta w przyszłości mi się przyda, więc to pozostawimy. Ale wcześniej otworzymy skrzynkę sobie naszego klanu. Co tutaj siedzi? Jest 7 kart, 1200 kasy, faktycznie się przyda do PR-powania. Może za chwileczkę wykorzystamy to. Full Furnace. To jest do chyba tworzenia naszych takich ogników, z tego co pamiętam. No to jest swoją drogą. Tu się nie przyda, ale sporo nam tych punktów doszło. Bardzo dużo. Także ten clan chest, widać, dużą kart zawiera. O, Fireballa może parapujemy, ale to zobaczymy. Mamy Skeleton Army, super. Tworzymy dodatkowo jeszcze jedną skrzyneczkę taką normalną.
Może coś siądzie ciekawego. O, Knighta brakuje troszeczkę, żeby parapować. 400, wykorzystamy Fireballa. Bo to jest bardzo przydatne na późniejszych levelach. Zakładam. Tu jest, żeby nie było jednego levelu, to też zboostujemy tego Lightninga. I chyba tyle, bo jednak przydały się oszczędzać te coiny. Mam nadzieję, że ogarnę tu i ten zestaw kart, które posiadamy. Tylko jak zwykle, oni nie wykorzystują żadnych kart. Ha, ha, ha. Dobra. Wybrał tą drugą stronę. Już nam troszeczkę skarał. Ale nasze jednostki przetrwały. Jestem zadowolony. Wykorzystam jeszcze, faktycznie man nam będzie brakowało, ale wykorzystaliśmy na jedną stronę. O, 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 o. No i daliśmy ciała. No ja pierdzielę. Ma Barela, ma Prince'a, więc ja już to mam przegrane. Jestem bardziej niż pewien. Nawet jeżeli bym to zagrał wybitnie. Będzie ciężko to wygrać. Odejście stąd. Jednej wieży się pozbyliśmy, druga jest na wykończeniu, więc nie jestem zbyt zadowolony z tego. Dobra, archerów też tutaj zagramy. Archerzy są dobrze właśnie na czarownicę, czy też na naszego czarnoksiężnika. Czarodzieja. Brakuje mi właśnie tutaj czarownicy w tym zestawie. Tak, i Knighta. On dużo wytrzymał od Prince'a obrażeń. Mamy giganta, on pójdzie na drugą stronę, a my nie zdążymy. Jest, zdążyliśmy wszystkim. Super. Nawet na czas. To jest zdecydowanie przegrane. Ale spróbujemy przynajmniej jedną wieżę mu skarać. I to dwie jednostki. Ho, ho, ho! Dobra. Nie zdążymy. Mamy buścik. Ten zada obrażenia. Przydałoby się tylko nie stracić wieży. Zada obrażenia, ale wytrzymał. Dobra, jest gigant. Nasze łuczniczki będą go bronić przed szkieletami. Miejmy nadzieję. O, super. Tak, po prostu wam mówiłem nie raz. Kwestia obrony jest okropna, jeśli chodzi o wykorzystywanie strzałek, jeśli już szkielety siedzą na naszym gigancie. Trzeba tak naprawdę mieć już przygotowane te strzałki, albo mieć posiadać czarownicę, żeby to wykorzystywać dobrze. No cóż, pierwszy meczek przegrany. Skrzyneczka. Crown Chest. Lightninga praktycznie nie wykorzystywałem, bo brakowało tak naprawdę odpowiedniego czasu, żeby to zatrzymać. Chociażby nawet Prince'a. Zap jest mniej kosztowny, więc tutaj było przydałoby się wybrać zapa w tym deku, aniżeli Lightninga, który kosztuje o wiele więcej. Kanonik, miniony. O! To się przyda na kolejny level. I tutaj jeszcze jedną skrzyneczkę. Wpadły, super. Bez szału. Kolejna bitwa. Być może całkowicie gram inaczej niż sądziłeś tym twoim deckiem, ale niestety nie miałem innej możliwości. Dobra, ten tutaj zadziałał. Super. Mamy dwie jednostki. On się troszkę wyzbył poprzez używanie właśnie tamtych, a ten kurde przegra. Dobra, łucznicy tutaj powinni zdać sobie radę. Tak jest, że nawet nie sięgną. Nasz muszkieter powinien ich skarać. Łucznicy mają małą wytrzymałość, ale są mocniejsze, oczywiście one, niżeli
nasze gobliny, które strzelają w górę. I teraz on chyba wykorzystał to. Tylko, że nie szkieletery miał, nie ma szkieletery? Dobra. Wykorzystamy, tutaj jest on za 5, przydałoby się 9. Żeby od razu puścić za nią Walkirię. Teraz sobie rzucaj szkielety. No kurde, na plecach, tak jak mnie uczyliście. Na plecy. Dobra, nasze łuczniczki tutaj zdziałają, a my go skaramy. No nie tak od razu padły nasze łuczniczki. One jednak, tak jak wtrąciłem, mają większą wytrzymałość. I gość nimi spamuje, nie wiadomo jak. Przydałoby się uratować tą wieżę za wszelką cenę. Czy ja chcę Lightninga? Nie uratowaliśmy wieży. Gość wspamuje jednostkami latającymi. I czy ja dam radę przebić się? Ho, matko jedyna! 26 sekund. Ten skara. Jednostki latające. Nic nie jestem w stanie zrobić. Kompletnie nic. Malutkie jednostki, które non-stop spamuję, nie pozwalają mi nic wykonać. Żadnego działania. Wszystko zależy faktycznie od przeciwnika. Tak spamował właśnie te pojedyncze jednostki, że nic nie mogę zrobić. Pojedyncze strzały nie dały rezultatu. I mamy ostatnią skrzynię, dokładnie dwie. Dobra, szkieletonki wpadły. O, super, Inferno też. Tutaj jestem mało zadowolony z tego. Aczkolwiek niekiedy się przydałoby. Ten Giant Chest jest ciekawy. Dużo daje. Jest jedna skrzyneczka. Wpadło troszeczkę, ale nie zadowalająca. I ostatnie fight. Jedno zwycięstwo, proszę. No brakuje mi w tym deku takich prostych kart, które faktycznie na bieżąco używam. Czy on ma szkielety, żeby obronić naszego... O matko, dobra. Gigant jest o tyle dobry, że ma daleko gdzieś naszych przeciwników i idzie prosto do wieży. Wytrzymaj! Jeszcze Prince'a ma. Szarżą. Skasuje nam wieżę. Prince, dobra, podłożył się, Maun nam zostało, ten jeszcze ma ośnieżony faktycznie możliwość zatrzymania nam jednostek. Teraz wystarczy jeden Prince, żeby zatrzymać nam wszystko i zniszczyć wieżę. Mało solidny deck brakujących takich podstawowych kart, które mają tak naprawdę potencjał. Tutaj, tutaj i tutaj trzeba go za wszelką cenę zatrzymać. Oczywiście tu jest błąd, wykonałem malutki, bo przydałoby się zanim korzystać nasze jednostki, żeby nie otrzymały obrażeń od naszej bomby. Gdzie jest Prince? On będzie teraz polował tak, żeby wykorzystać jak najwięcej z mojej strony many i żeby on wykorzystał Prince'a.
O, bomba, dużo zadała obrażeń. I czy coś dam radę zrobić? Wykorzystał. Czy ja mówię, że skaram? Teraz trzeba by się obronić. Tamci dojdą. W 16 sekund. Jeszcze nie skarał. Haha, matko. Dał radę. Ale teraz Prince. Jeden Prince. I po mnie. Wytrzymałem! Nie! A już myślałem, że będzie przynajmniej remis. No cóż, deck nie przypadł mi do gustu, albo po prostu nie potrafię nim grać. Istnieje też taka możliwość. A póki co, oczywiście zachęcam was do lajkowania, do subskrypcji, wtrącenia w kolejnych komentarzach. Oczywiście najbardziej lajkowane będzie wybrane do naszego kolejnego odcinka. Najlepsze deki, oczywiście, miesiąca. Nie ukrywam, że może być jakaś nagroda na koniec, ale może, nie wiem. Tutaj mam oczywiście aktualne moje karty. Też proszę wtrącić w komentarzach, które najlepiej boostować, w sensie sparepować przed ich wykorzystaniem. Bo to jest bardzo ważne dla mnie. Brakuje mi wciąż naszej beczki i brakuje Prince'a. Może następnym razem. Z mojej strony to było tyle. Dziękuję za uwagę. Tak jak wtrąciłem. Like, sub, z dzwoneczkiem i widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia i heja!